Panowie Smoku z terenu, słuchajcie, akurat no, były takie prośby, właściwie no, gdzie szukać. Ktoś pisał w komentarzu ostatnio, że w komentarzach właściwie, gdzie szukać borowików. Odpowiedź jest bardzo prosta. Oto właśnie w takim terenie. Czekajcie, ogólnie no, wybrałem się na podgrzybki, żeby cały kosz zapełnić. Już słuchajcie, muszę ładować do reklamówki. Wiem, że do reklamówki się nie powinno zbierać, ale mówię, reklamówka to jest akurat taki już ostateczny, prawda, plan. Plan B. No fajne, fajne ogólnie bestie. Piękne sztuki. Ten jest też bardzo fajny, wielki. Zobaczcie, jaki kapeć. Kawał bydlaka. No a te mniejsze też są nawet fajne. A co do borowików, one słuchajcie, właśnie bardzo często lubią się ukrywać. Zobaczcie. Czymś takim, prawda? No więc witam was ponownie, słuchajcie, akurat no, udało się znaleźć borowika. Miałem wam tylko mniej więcej pokazać, prawda, jak borowik się potrafi fajnie ukryć, schować jak snajper. Ale jak to się mówi, celno kogo wypatrzy niczym snajper. Także słuchajcie, no ogólnie, no lubią taki oto tutaj rejon, jak na przykład tutaj. No bardziej też trawy, prawda? Natomiast zobaczcie, się tutaj skurczybyk schował. Ale zobaczcie, nic mu to nie dało. Wystarczy trochę, prawda? O, jest kapyć. Trzeba go fajnie wyrwać. O, prawda, zobaczcie, to teraz będzie pyk. O, pyk jest. Ha, no, jest piękna sztuka. Kolejny do kolekcji, jak to się mówi. Także zobaczcie, ludzie przejeżdżają, nawet nie widzą, że eleganckie grzybki wychodzą. Dobra, idziemy dalej. Wystarczy.